bierz hemy Bitcoina, kreska dzienna, dosyć szerokie spojrzenie, no bo musimy sprawdzić to, co się działo w dniu wczorajszym, w dwie sesje poprzednie. Tutaj bardzo ładny atak na 4865, czyli ostatni szczyt był zaatakowany. No i pytanie, co dalej? Pytanie, co dalej? Dajcie tylko znać, czy dobrze się słyszymy. Czy jest wyraźny głos, czy dobrze tutaj widać, czy jakościowo wszystko dobrze działa? Jeżeli wszystko jest ok, no to jedziemy. Dobrze, słychać, widać, ok, słychać, widać, widać, cześć, jest ok. Dobra, tak jak mówię, Bitcoin, interwał dzienny, tutaj pierwsze zewnętrzne mierzenie według mnie przed nami, natomiast zanim zaczniemy tę analizę, widziałem, że na grupie, na Fix Parkiecie bardzo dużo pytań się pojawiło, co się dzieje w momencie, jeżeli układ harmoniczny był wybity. No bo no, musimy się przyznać do tego, że ten układ harmoniczny został wybity. I tutaj kilka takich statystyk, bo to pamiętajmy, to nie jest tak, że poziomy Fibonacciego czy narzędzia Fibonacciego, że one działają w 100%. Nie, absolutnie nie. One działają w około 70, 65, 70%, czyli mamy powiedzmy te 30% na niepowodzenie. No i był ten układ harmoniczny, jak zapewne pamiętacie, na spadki, układ nietoperza, który został wybity górą. I teraz pytanie, jak interpretować układy harmoniczne i poziomy Fibonacciego, które są wybijane, które są tak zwane, jest tak zwane łamanie tego poziomu, tak? Są układy złamane, są układy, które są zachowane. I co to znaczy, że układ jest złamany? Co to znaczy, że układ jest złamany, czy wybity górą, tak? W tym wypadku. Ja wam pokażę na schemacie, jak to interpretować. Na Bitcoinie, na interwale H4D1, na BTC-USD mieliśmy, tutaj sobie przypomnijmy tylko tę sytuację i cały schemat, mieliśmy coś takiego jak układ harmoniczny na spadki. Mniej więcej tak on wyglądał. Dajcie mi znać, czy pamiętacie tę strukturę, czy wiecie, o czym mówię. Bo to jest ważne, żebyśmy sobie wszyscy tę sytuację przypomnieli. Ona miała miejsce jeszcze no, kilka dni. Na początku tego tygodnia jeszcze o niej mówiłem. Dajcie znać, bo to jest ważne, tak? Żeby nie było tak, że ja mówię jakąś formację, a wy nie wiecie, o czym mówię i co to w ogóle jest za formacja. Pamiętacie, prawda? Pokazałem wariant na spadki, na bitku, na wysokim interwale i oszacowaliśmy tutaj spadki. To jest układ składający się z czterech fal, czyli XA, AB, B, C i C, D. Punkt D tutaj był 886 mierzenia FIBO. Co się dzieje dalej? Kiedy, i to jest ważne pytanie, słuchajcie, jak rozgrywać te układy, jak je poprawnie interpretować? Kiedy ja będę wchodził na 886, czyli kiedy ja będę sprzedawał, jeżeli ja jakby od rynku uzyskam pewnego rodzaju potwierdzenie, jakie? Czy to jest zawsze, słuchajcie, tak, że cena dojdzie do 886, ja zamykam oczy, klikam sprzedaj, nic mnie nie interesuje. Nie, tak to nie działa. Jeżeli, i tutaj znowu działamy na zasadzie pewnych wariantów scenariuszy rynkowych, jeżeli cena dojdzie do 886, to ja tam oczekuję pewnego potwierdzenia. I teraz pytanie do was, jakiego potwierdzenia ja oczekuję na 886? Żeby móc wejść w tę krótką pozycję, o której mówiłem, no bo mówiłem o shortach, ale nie mówiłem, słuchajcie, żeby wchodzić, tylko mówiłem uważajcie, obserwujcie 886, bo tam musi być jakieś potwierdzenie. Jakie potwierdzenie, moi drodzy, jest ważne w tego typu układach, czy to wewnętrznych, czy Gartleya, czy Leonarda, czy nietoperza, czy Butterflya, którego wam za chwilę pokażę. Tych układów jest naprawdę kilka, one są mega skuteczne, pod warunkiem, że wiemy jak je czytać, tak? Jak je interpretować. Fajnie, Wacław, napisałeś, musi się pojawić jakakolwiek podaż. To nie jest tak, że świeca jedna popytowa, druga idzie i tutaj dochodzimy do 886, świece wybijają, a ja mówię, no i co? No miało spadać, a tutaj nie spada, tylko wybija. No i układy harmoniczne nie działają. Nie. Jeżeli układy harmoniczne mają zadziałać, to w punkcie D zobaczysz potwierdzenie. Jakie? Najczęściej ma być to formacja świecowa. Na przykład spadająca gwiazda, na przykład malejący wolumen. Fajnie, Paweł, napisałeś, czy był malejący wolumen? Nie, ja to obserwowałem też i tam każda świeca, która wybijała, była na dużych wolumenach, na dużych słupkach wolumenowych, czyli ten popyt cały czas tam był aktywny. Jeżeli jest widoczny, to znaczy, że poziom 886 zostanie wybity górą, czy tak jak ja mówię, złamany.
prawda? Bo nie było potwierdzenia. I teraz zobaczmy, czy faktycznie to potwierdzenie było, czy nie na wykresie, żebyśmy dokładnie, wiecie, wiedzieli, o co chodzi. Zobaczmy na czterogodzinówce, jak to wyglądało. Wykres sobie pomniejszymy. Zobaczcie, ja wam to pokażę taką linią poziomą i sobie wspólnie odpowiemy na pytanie, czy ja w momencie, jeżeli ten poziom został zaksięgowany, czy ja jestem w stanie tutaj zobaczyć jakąkolwiek podaż? Pytanie do was. Dajcie znać, czy jest obraz. Dajcie mi znać, czy jest obraz, bo Helena pisze, Tomek też pisze, że nie ma obrazu. Ja w podglądzie widzę, że wszystko u mnie działa. Mam nadzieję, że też dobrze mnie słychać, że ekran widoczny, że widzicie platformę. Wszystko działa, prawda? Na iPadzie nie ma. To pytanie, czy jest to moja wina, czy to jest wina wtyczki. Wiesz co, to trzeba by napisać do supportu, najlepiej do Klika. Wiem, że chłopaki oglądają to na iPadach, na Androidzie też, także to wszystko działa. My też to kiedyś testowaliśmy. Także jakaś pewnie wina, nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć teraz, tak? Może kwestia też przelogowania się. Na komputerze tutaj mam podgląd, na drugim sprzęcie też wszystko działa. Na innych jest, to okej. Okay. Dobra, widać. Wracamy do tematu, słuchajcie, wracamy do tematu. Czy ja na 886, czyli na układzie tym harmonicznym, gdzie miała się cena odbić, czy ja widzę jakąkolwiek oznakę podaży? Słuchajcie, proste pytanie, tak lub nie? I prosta odpowiedź. No nie kombinujmy za bardzo, bo to jest proste pytanie i musimy podjąć decyzję szybko. Albo widzę podaż, albo podaży nie widzę. Nie ma żadnej. Dokładnie. Brak podaży. Nic. Dokładnie. I teraz pytanie, jeżeli ja nie mam potwierdzenia, nie mam, jest duży popyt, to co Ryszard piszesz, i widzę, że cena wybija, to czy ja mam się tutaj pakować w krótkie pozycje? Czy ja mam brać shorty w momencie, jeżeli widzę, że cena wybija jeden poziom za drugim? No nie. No to myślmy logicznie, prawda? Myślmy logicznie i nie wchodźmy, nie zamykajmy oczu i wchodzimy 886, bo poziom FIBO to poziom FIBO i tam się ma się odbić. Nie. Poziom FIBO to jedno, a kwestia interpretacji to drugie, prawda? Tak jak mówię, skuteczność układów harmonicznych to jest około 70%. Zawsze gdzieś jest te 30, gdzie cena nie zadziała, gdzie rynek FIBO złamie, gdzie wybije górą, prawda? No mieliśmy teraz taką sytuację. Także też mi bardzo proszę nie zarzucać tego, że ten układ nie zadziałał. Zadziałało kilka innych formacji wcześniej, o których pisaliśmy, m.in. to wsparcie dołek z 3000, tam było 61,8, był popyt, mówiłem o tym otwarcie, naprawdę masa naszych analiz wcześniejszych zadziałała, ta jedna nie zadziałała, ale tak naprawdę nie ma tutaj miejsca na to, żeby mówić, że to była, nie wiem, czy nasza wina, czy wina technik, nie, bo to jest kwestia interpretacji. Jeżeli ktoś wszedł w krótkie pozycje, ale nie miał sygnału do krótkiej, to już nie jest to ani moja wina, ani wina Fibonacciego, ani narzędzi Fibo, ani układów harmonicznych, prawda? Trzeba się nauczyć tego czytać, interpretować odpowiednio. Okej, co tutaj jeszcze mamy? Paweł napisał, nie rób tego Łukasz, ale czego Pawle mam nie robić? Coś więcej? Dawać sygnałów? No oczywiście, że sygnałów nie daję. To nie ma nic wspólnego ani z rekomendacjami, ani z żadną poradą inwestycyjną. To jest oczywiście moja prywatna opinia, wynikająca głównie ze strategii i z narzędzi, jakich używam. OK. Wracając do tematu. Co dalej? Co takiego na Bitcoinie może się wydarzyć? Jak to dalej interpretować? Co robimy? Nie wchodzić tutaj, Paweł, napisałeś. Tak, bo pytałeś, czy wchodzimy. Oczywiście nie wchodzimy, bo sygnału nie było. Zobacz, jaka była świeca. Świeca wybiła wyraźnie poziom FIBA. Co się dzieje dalej? Jak to interpretować? Znowu przechodzimy. Dzisiaj takie spotkanie edukacyjne, ale myślę, że od czasu do czasu takie spotkania edukacyjne się przydają. Zwłaszcza, że tutaj naprawdę konkrety poruszamy. Tutaj mamy cały czas ten układ harmoniczny, tak? Ten układ, który został nieszczęśliwie wybity. Tu był jeden poziom FIBO, czyli punkt B, punkt C, punkt D, tu był punkt A, punkt X. Tutaj miało spadać, nie spada. Punkt D wybity, rynek poszedł do góry. Jak to dalej interpretować? Ano bardzo prosto. Tutaj mamy poziom jaki? 100%. Punkt X, pamiętajmy, zawsze poziom 100. Powyżej mamy dwa takie ważne poziomy. I tu jest pytanie do was. Jakie to są poziomy i z czego one wynikają? Czy ktoś kojarzy, czy rozumiecie jakby sam schemat interpretowania tych poziomów?
mierzenia zewnętrzne. Z czego one wynikają? Mierzenia zewnętrzne, podobnie jak te poprzednie wewnętrzne, one wynikają z mierzenia fali XA, prawda? Już Wam pokazuję. Czyli tutaj mamy punkt X, tutaj mamy punkt A. Mierzymy od X do A, prawda? Czyli od 100% do 0%. No i tutaj mamy dwa takie magiczne, w cudzysłowie oczywiście magiczne, grunt, że są skuteczne, dwa poziomy. 127 i 2 i 161 i 8. I teraz zobaczcie sami, jeżeli jak na podstawie czego ja teraz dokonuję interpretacji, gdzie rynek może tam pójść wyżej. Na zasadzie jakby czytania tych poziomów. To znaczy, punkt D zostaje wybity górą, jest złamany. 886 jest przez rynek odrzucony, jesteśmy wyżej. To wtedy kolejne poziomy odczytujemy bezpośrednio z tego narzędzia. Czyli tutaj wiadomo, będzie mnie interesował atak na podwójny szczyt na poziomie 100%. Jeżeli ten poziom zostanie wybity górą, to wtedy automatycznie mnie interesują, ale dopiero te mierzenia. To nie jest tak, że ja będę wchodził na siłę na tego shorta, bo miało spadać, to gdzieś tam rynek na Bitcoinie teraz zacznie spadać. Nie, gdzieś nie zacznie, tak? Są do wypełnienia dwa układy, dwa poziomy. To są te poziomy. Zobaczcie, jak one konkretnie wyglądają. I dopiero ja czekam na zaksięgowanie tych miejsc. Czyli tutaj kompletnie mnie nie interesuje ani góra, ani dół. Pierwszy poziom, który mnie interesuje technicznie, jaki biorę pod uwagę, 5379. Prawda? To zewnętrzne mierzenie, zgodnie z założeniami. No i kolejny poziom, mega, mega ważny, 161,8, czyli one są, zobaczcie, wyznaczone z wyprzedzeniem, opisane, konkretne poziomy mam podane, także tutaj nie ma, słuchajcie, żadnej przypadkowości, tak? Mam wyznaczony scenariusz, czekam na ten scenariusz, dopiero tam będę podejmował decyzję. Teraz mnie to nie interesuje. Jesteśmy na jakimś podwójnym szczycie, okej, nie mam sygnału, nie wchodzę. To jest prosta zasada, tak? Zwłaszcza w tradingu, bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna. Podsumowując, na Bitcoinie 5379, dopiero ten poziom i 6034. Ale po drodze jest znowu opór sprzed miesiąca. Mówimy o tym poziomie 100%. To jest to, Rafał, o czym powiedziałem na początku. Na początku, przed chwilą. Jeżeli 100 będzie wybite, nie wchodzę. Mnie teraz to nie interesuje, tak? Bo ja na podwójne szczyty na Bitcoinie raczej nie gram. O wiele ciekawsze są zewnętrzne mierzenia. Także jeżeli ten poziom będzie wybity górą, dopiero mnie interesuje 5379, tak? Tutaj póki co żadnej podaży nie widzę, widzę wyhamowanie. Widzę to, co wszyscy widzą, prawda? Czyli jest podwójny szczyt, atakujemy ostatnie maksima, gdzieś tam przed nami taki psychologiczny poziom 5000. Też myślę, że spokojnie do zaksięgowania, zwłaszcza, że jesteśmy na takich maksach dosyć istotnych, nie? Także dopiero podsumowując, będzie tak, uważam, Łukaszu, że będzie ten opór wybity i będzie zaatakowanie tych zewnętrznych mierzeń. Jeżeli mam porównać tę sytuację do typowych, standardowych par walutowych na Forexie, to bardzo często, jeżeli mam do czynienia z tak silnym trendem, podobnie jak na Bitcoinie, to dopiero ja biorę pod uwagę te zewnętrzne mierzenia, czyli 127 i 161. One są troszeczkę silniejsze, także tutaj ta sama analogia. Okej, lecimy dalej, słuchajcie. Troszeczkę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że tutaj to wprowadzenie dajcie w ogóle znać, czy takie wprowadzenia odnośnie tego, jak czytać narzędzia FIBO, jak interpretować układy harmoniczne, czy one są przydatne dla Was, czy są potrzebne, czy jakby ta kwestia interpretacji jest ważna, no bo dla mnie jest mega ważna. To, co widziałem ostatnio na grupie się działo, że ktoś tam robił sobie jakieś podśmiechujki z FIBO, że albo działa, albo nie działa. No nie, jeżeli tego nie potrafimy interpretować, no to ktoś może myśleć, że to jest przypadek, tak? Dwa razy zadziała, potem dwa razy nie zadziała i statystyczny rzut monetą to jakby się do tego sprowadza. Nie. Nie. Jeżeli nie umiemy interpretować, to faktycznie może to się wydawać dziwne, skomplikowane. Tak naprawdę to jest kwestia poznania. No ja się technik Fibonacciego układów harmonicznych uczyłem się prawie 2 lata, zanim to wszystko logicznie poukładałem. Także wcale nie jest to takie łatwe, proste, a potem jest przyjemne. Potem tak, no po czasie, już jeżeli wiemy, co robić, jak czytać wykres, to jest troszeczkę łatwiej. Zobaczmy dalej. Ethereum. No tutaj konsolidacji ciąg dalszy. To, czego się obawiałem, niestety, no rynek, jakby scenariusz się sprawdza. Negatywnie dla mnie, bo ja tutaj oczekuję cały czas ataku troszeczkę wyżej na tę czerwoną linię. Idziemy bokiem. No niestety na Forexie też mamy takie
takie powiedzmy przypadłości, tak? To znaczy jest okrągły poziom, tak jak na ropie 50.00, jeżeli jest powiedzmy 1300 na złocie, to idzie bokiem, tak? Tutaj jest okrągły poziom 300, idziemy bokiem już który tam drugi tydzień chyba, nic się nie dzieje. Poziom jest wybijany raz z jednej strony, raz z drugiej, znowu rynek do niego wraca, znowu go przebija, znowu idziemy bokiem, nie? No i tak cały czas i tutaj ja stoję z boku, tak? Ja już się nauczyłem, że tutaj nie liczę ani na wybicie, ani na przebicie. Jeżeli się określimy, jeżeli zaatakujemy 3420, 340, nie wiem co ja z tymi tysiącami, bo właśnie jak analizuję Bitcoina, jest w tysiącach i potem wszystko mówię w tysiącach. Nie, 340, 342, dopiero ten poziom mnie interesuje, 342, 43. Tak jak widzicie, lokalny opór cenowy, ładny poziom techniczny. Jeżeli będzie atak, interesuje mnie pod kątem zajmowania krótkich. Na chwilę obecną idziemy bokiem, także nie szczególnie tutaj Ethereum mnie jakoś interesuje. Ważne wsparcie to jest cały czas poziom, który zadziałał. O, i nawiązując nawet do mojej wcześniejszej wypowiedzi, interpretacji, kiedy ja widzę, że popyt na poziomie Fibonacciego się uaktywnia. Jeżeli jest dolny cień, zobaczcie, jest zaksięgowany 786 Fibo, pojawia się dolny cień, czyli tak zwana formacja młota, pin bar. Jest zaksięgowanie i szybki popyt, czyli są kupujący. I wtedy widzę, że poziom Fibo nie jest przypadkowy, tak? Zobaczcie, co się stało. Zaksięgowali 200, wyjeżdżamy szybko w ciągu naprawdę kilku dni. Raz, dwa, trzy, cztery dni $100, nie? Bardzo, bardzo dużo, tak? Z 200 na 300. I wtedy ja widzę, że poziom Fibo ma sens, prawda? I wtedy możemy sobie interpretować, a nie na zasadzie, że jest poziom Fibo. Ja nie wiem, jaki jest kształt formacji świecowej, nie ma potwierdzenia i mówię, że nie zadziałało. No bo to jest takie troszeczkę ignoranctwo, nie? Jeżeli nie potrafimy tego interpretować. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Czyli na Etherze tutaj obserwujemy i cały czas walczymy z 300.00. Bardzo ładnie, słuchajcie, zachowuje się Ripple. Wszystko zgodnie z założeniami. Według mnie drugi target będzie do zaksięgowania. Kwestia czasu. 0,2949. O właśnie, tutaj macie kolejny przykład tego, kiedy działają układy harmoniczne, układy oparte na poziomach Fibonacciego. Zobaczcie. Zaznaczyłem punkt D. Czy są formacje świecowe, które mówią mi, że poziomy Fibonacciego zostały zaksięgowane i uaktywnia się na nich popyt? Zobaczcie sami. Najpierw zobaczcie sami, tak? 786, 886. Czy widzicie tutaj uaktywniający się popyt na podstawie formacji świecowych w punkcie D? Pytanie do wszystkich. Przyjrzyjcie się na kształt świecy. To są dokładnie, to jest połowa września, 14, 15 dzień września. Widzicie to? Ale tak szczerze mi odpowiedzcie, czy to widzicie? Czy widzicie, że tu jest układ świecowy, że to jest na poziomach Fibo, że nie ma tu jakiejś ściemy, jakiegoś przypadku i tak dalej? Było zaksięgowanie Fibo, był układ harmoniczny, czego oczekuję? Potwierdzenia. Potwierdzenie ma być formacja świecowa, bo jest formacja świecowa. Znaczy, że układ wypali? Prawdopodobnie wypali. No zobaczcie, co się stało, tak? Ja te pozycje miałem, zresztą mówiłem o nich, nie? Target 1 zaksięgowany na wysokości punktu C, to powtarzam, bo ostatnio też o tym wspominałem. Docelowy target to jest target numer 2, czyli wypełnienie układu w 100% w całości, zaksięgowanie jej maksimum. Maksimum układu to jest zawsze punkt A, okolice, zobaczcie, 29,49. Na jakim interwale szukam potwierdzeń? Fajne pytanie, Krzychu, zadałeś. Na kryptowalutach, na wyższych H4D1, czasem na H1 też. Jeżeli już będę chciał wchodzić w pozycję, to na H1 sobie obserwuję. Natomiast nie robię tego na niższych interwałach, tak jak na Forexie, tak? Na M5, M15, na Lifeie to będę robił w ten piątek, za chwilę o nim powiem. To tam sobie możecie zobaczyć, jak je obserwuję na tych tradycyjnych parach walutowych, na takim czystym Forexie, na czystym rynku walutowym, jak podejmuję decyzję, bo będę to też pokazywał na rachunku rzeczywistym. Także tam możecie sobie zobaczyć generalnie, na czym też polega moja praca, mój zawód, jeżeli tutaj jeszcze nie macie do czynienia, powiedzmy, z Forexem czy z tradingiem i chcecie zobaczyć po prostu, tak, ile na tym się zarabia, jak się podejmuje decyzje, jak się prowadzi pozycje, jakich narzędzi się używa i tak dalej. Ale o tym za chwilkę. Dobrze, czyli na Ripple podsumowując, target 2 według mnie kwestia czasu do zaksięgowania, potem się będziemy martwić dalej i troszeczkę miejsca jeszcze na wzrosty mamy. Zobaczmy dalej, co się dzieje. Na Dashu, na Litecoinie. No na Litecoin, słuchajcie, idealnie. Tutaj jedna pozycja. Nie zdążyłem zescreenować, ale na następnym obiecuję, że to zrobię. Piękny układ, zobaczcie, 1 do 1, FS100, zobaczcie, co się dzieje. Niech mi ktoś powie, że poziomy Fibo czy projekcje Fibonacciego nie działają. Dojście 48,36. To był dokładnie ten dzień, ja miałem tutaj zlecenie oczekujące, 9 dzień września, października, przepraszam, października, to było nie tak dawno, w poniedziałek. Wieczorem, co prawda, z tego co pamiętam, tak, 20. Zaksięgowanie, zobaczcie, formacja młota, co się dzieje? Uaktywnia się popyt.
prawda? Nie z przypadkowego miejsca. Ten poziom, słuchajcie, zaznaczyliśmy już w zeszłym tygodniu. Możecie sobie obejrzeć poprzednie live'y, zobaczyć. On był jakby z wyprzedzeniem wyznaczony. Jeżeli 50 pokonamy, najpierw utrzymamy powyżej i potem cena jakby będzie powyżej się utrzymywała cały czas, myślę, że spokojnie do zaatakowania ostatnie maksima, okolice 56, 80, spokojnie. Docelowo nawet tutaj dosyć ważny opór jest 62,30. To jest już gdzieś tam może takie troszeczkę życzeniowe, tak? Ale technicznie jest ok. Jeżeli 50 otrzymamy powyżej, lecimy w górę, tak? Bo tutaj ta geometria wypełniona, ładne zaksięgowanie, formacja świecowa na wzrosty, także póki co myślę na Litecoinie bardziej prowzrostowo. Zresztą mam tam długą pozycję, także będę mocno tego pilnował. Na Dashu, co mamy na Dashu? Dash, powiem wam, tak się zachowuje. No, niby technicznie z jednej strony na D1. To widzę, miałem do wyboru albo Dasha, albo Litecoina, wybrałem Litecoina. Krypto jest dla mnie takim, powiedzmy, relatywnie młodym, świeżym tematem, jeżeli chodzi oczywiście o sam trading. Także tutaj jakoś mocno nie, bardziej eksperymentalnie na razie to traktuję. No, wyniki są całkiem ciekawe, jakieś zestawienie myślę na koniec roku zaprezentuję, bo tych pozycji w tygodniu kilka jest, nie? Także też pokażę wam te narzędzia, co zauważyłem, już pewne układy, pewne formacje działają lepiej, pewne gorzej, pewne te waluty cyfrowe też reagują na pewne poziomy. No na razie tą statystykę jakby prowadzę, gdzieś tam badania i sobie to zapisuję, natomiast takie zestawienie, no jeszcze potrzebuje trochę czasu, nie? 2-3 miesiące i coś tam sensownego wam pokażę, co działa, co nie działa. Już tak z czystej techniki, nie? Z czystego podejścia technicznego. Okej, ważne wsparcie. Co mnie interesuje na Dashu, ta strefa popytowa. Zaznaczaliśmy w zeszłym tygodniu, zaznaczałem to w poniedziałek. Podtrzymuję, bo to jest poziom techniczny, który jak widzimy reaguje, bo cena nie przebiła go dołem, tylko było dojście, okolice 280 i póki co znajdujemy się powyżej. Czyli tutaj takie lokalne wsparcie, słuchajcie, na zasadzie tego dołka. Tutaj bardzo ładna formacja świecowa. 5 dzień września. Dosyć fajnie tutaj widzę się opieramy. Technicznie jakiś idealny przykład nie jest, ale wsparcie mamy. Także o wiele ciekawiej, słuchajcie, wygląda Litecoin chociażby czy Ripple. Aniżeli Dash, który jest po prostu na takim lokalnym wsparciu. Dobrze, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o ten nasz przegląd. Czy jeszcze coś robimy? Mamy dosłownie kilka minut. Rzucajcie swoje propozycje, a korzystając z okazji, zaproszę Was jeszcze na live, który będę miał przyjemność robić. Już drugie spotkanie w naszym biurze w Częstochowie w ten piątek. Mam nadzieję, że widzicie prezentację. Spotykamy się z traderami. Będzie w sumie w teamie, będę gościł czterech traderów plus ja, czyli w sumie 5 osób. Zaczynamy w piątek o godzinie 9:00. Ostatnio to wyglądało w ten sposób. Tutaj 4 osoby siedziały. Jedna, druga, tu Wasko i tam jeszcze Mariusz, którego tutaj zobaczycie. Ja siedziałem tutaj. No i wspólnie handlowaliśmy. Co ciekawe, każdy z nas zarobił, czyli wyszliśmy na plus. Było zielono na naszych rachunkach, w sumie wynik ponad 4000 zł, więc całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, na tym dużym monitorze w moim biurze, tutaj pokazuję możliwe setupy, scenariusze. Teraz troszeczkę zmieniamy, bo będą same waluty, czyli odrzucamy złoto i DAXa, tylko cztery pary walutowe. Wspólnie sobie wyznaczamy te warianty, analizujemy, podejmujemy decyzję. Z tego komputera leci transmisja. Tutaj jedynie analiza, tak żeby różne interwały czasowe brać równolegle pod uwagę. Także mniej więcej tak to i od strony technicznej wygląda, no od strony organizacyjnej, tak jak powiedziałem, czterech gości plus ja, w sumie 5 osób. No i wspólnie na rzeczywistym rynku oczywiście tradujemy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapiszcie sobie ten link. Ja już wam wysyłam. Wysyłam link do live'u. Link live odbędzie się na YouTubie, chyba jest najprościej. Najprościej to zrobić, dlatego że nie musicie się nigdzie logować. Tylko od razu wchodzicie z tego linka. Transmisja, tak jak widzicie, tutaj odpali się o godzinie 9:00 automatycznie. Tutaj również będzie czat, możecie zadawać nam pytania, rozmawiać z nami, jakieś rzucać swoje propozycje zagrań i tak dalej. Natomiast mówię, że głównie nas interesują pary walutowe, czyli standardowy Forex, euro dolar, funt do dolara, euro jen, dolar do jena i małe interwały czasowe, niskie interwały czasowe. Dajcie mi znać, dajcie mi proszę znać.
Dajcie mi proszę znać, czy link doszedł na czacie. Czy doszedł, moi drodzy, mój link na czacie, który wam wysłałem? Zapiszcie sobie ten link, dlatego że będzie ciekawie. Pierwszy live, słuchajcie, oglądało w szczytowym momencie 350 osób. W ciągu 10 godzin 1100 osób. Także naprawdę fajne zasięgi są, duże zainteresowanie. Tu jest oczywiście żywa kasa, realna gotówka, którą będę starał się otwierać pozycję tak od jednego lota wzwyż, tak żeby jakieś tam sensowne kwoty się pojawiły. No i przede wszystkim na żywo zobaczycie, jak wygląda ten proces decyzyjny, jakich narzędzi stosuję, jak rozgrywam te układy, które wam tutaj chociażby pokazuję, tak? No bo to będą oczywiście mierzenia FIBO, wewnętrzne, zewnętrzne, odpowiednia interpretacja, układy harmoniczne i tak dalej. Wszystko na takim rynku rzeczywistym. No, najlepsza nauka na rynku rzeczywistym, nie na rynku realnym, także. Myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Okej, okay, o co chodzi z tym, kogo szukam? Już wam mówię. Mam jeszcze, słuchajcie, jedno wolne miejsce. Na razie mam trzy potwierdzone osoby. Jedno miejsce na kogoś jeszcze czeka, chociaż widzę, że tu w międzyczasie już jakieś zgłoszenia mi spłynęły. Ale jeżeli są jakieś osoby z nami, które są, powiedzmy, z Częstochowa albo gdzieś z okolic, lub chciałybyś przyjechać i wspólnie z nami potradować na Forexie, szukam osób, które mają minimum doświadczenie, no te 6-12 miesięcy na rynku rzeczywistym. Dobra znajomość analizy technicznej, no, jest wymagana, tak? Niestety nie jestem w stanie tutaj wpuścić kogoś, kto nie zna technik FIBO, nie zna układów harmonicznych, a chciałby z nami tradować, bo się nie dogadamy, tak? Ja będę coś pokazywał, coś tłumaczył na szybko, ktoś tego nie zrozumie, inaczej rozegra układ, źle rozegra, będzie niezadowolony i tak dalej. Nie, tutaj jest wymagana już znajomość analizy technicznej na pewnym poziomie, no oczywiście w szczególności mam na myśli techniki FIBO, tak? Czyli narzędziówka, którą ja się posługuję. Mile widziane są osoby z naszych spotkań, na przykład z takich live'ów edukacyjnych, analitycznych, głównie z webinarów, które po prostu znają naszą strategię. Z pięciu traderów będzie się składał team, ale to już wiecie, czterech gości i ja. I stradujemy godzina 9:11, czyli tutaj łapiemy początek sesji europejskiej i początek sesji amerykańskiej, godzina 14:00 do 16:00. Taki mamy, słuchajcie, plan na ten piątek, czyli za dwa dni, nie jutro, a pojutrze o godzinie 9:00 startujemy. Także mam nadzieję, że się widzimy, słyszymy na tym live'ie. Zapiszcie sobie proszę ten link, bo z tego linka idzie transmisja, oczywiście też wrzucę na grupę, ale tak, żeby nie zapomnieć, gdzie tam można nas szukać. Ok, godzina 13 wybiła, także słuchajcie, ja dziękuję za uwagę. Ponad 50 osób było na tych naszych webinarach kryptowalutowych. Widzę coraz większa frekwencja, bardzo fajnie. Ostatnio około 60, także myślę, że gdzieś tam w tym miesiącu jeszcze do stówki dobijemy. Spotkanie będzie oczywiście nagrane, znaczy nagrywa się, będzie wrzucone zaraz na YouTube, będzie wrzucone na Facebooka, także możecie również sobie je potem odtworzyć. Okej, okay, my się słyszymy na live w piątek o godzinie 9 i do zobaczenia, do usłyszenia. Życzcie nam powodzenia, żeby to był kolejny udany live. Mam nadzieję, że będzie, że zrobimy fajny wynik i trochę zarobimy. Okej, okay, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.